wspólne ćwiczenia Rosji i Białorusi pod kryptonimem Sojusznicza Stanowczość, którymi PiS aktywnie straszy z sejmowej mównicy, to jeden z głównych tematów medialnych ostatnich dni. A więc postanowiliśmy rozwiać wątpliwości i niejasności, które wokół tych manewrów się pojawiły. W ciągu ostatnich kilku tygodni słyszymy od naszych polityków, że Rosja od dłuższego czasu przygotowuje się do potencjalnego ataku na Ukrainę i to zagrożenie jest realne. Dotychczas nikt nie przedstawił na to żadnego dowodu. Podobne napięcie jest Amerykanom na rękę, ponieważ obecnie Biały Dom gromadzi wielkie ilości amerykańskich wojsk oraz sprzętu na terenie Ukrainy, wciągając innych członków NATO w konflikt militarny. Dla naszych polityków podobna retoryka jest korzystna, ponieważ partia Jarosława Kaczyńskiego obawia się komisji śledczej w sprawie Pegasusa do tego stopnia, że liczy na wybuch wojny na Ukrainie, bo to pozwoli przykryć własne afery i niekompetencje. Manewry Sojusznicza Stanowczość nie są wymierzone przeciwko innym krajom i nie mają podstaw do niepokoju. Według zapowiedzi Ministerstw Obrony Rosji i Białorusi tematem ćwiczenia jest przerwanie i odparcie zewnętrznej agresji wobec państwa związkowego, a także walka z terroryzmem. W pierwszej fazie planowane są zadania związane z przemieszczaniem wojsk, ochrony obiektów państwowych i wojskowych oraz ochrony granicy w przestrzeni powietrznej. Drugim etapem mają być wykonane zadania w ramach wzmocnienia odcinków granicy, gdzie możliwe jest przeniknięcie uzbrojonych grup bojowników, odcięcie kanałów dostaw uzbrojenia, zajęcie wyznaczonych terenów i utworzenie tam posterunków. Szef Sztabu Generalnego Białorusi Wiktor Hulewicz ponownie zapewnił w czwartek, że manewry mają charakter czysto obronny i nie stanowią zagrożenia dla społeczności europejskiej i państw sąsiednich. Główny spór dotyczy liczby żołnierzy ćwiczących na Białorusi oraz ilości sprzętu. Parametry ćwiczenia nie odpowiadają umowom zawartym w dokumencie wiedeńskim i nie wymagają informowania innych krajów, ponieważ są one wyłącznie obronne i nie zagrażają sąsiednim państwom. W ramach manewrów na teren Białorusi zostaną przerzucone rosyjskie oddziały i sprzęt, w tym dwa dywizjony rakiet S-400 i 12 myśliwców Su-35 oraz dywizjon artyleryjsko-rakietowy Pantsir-S. Po zakończeniu sprawdzianu sił reagowania oddziały rosyjskie opuszczą terytorium Białorusi, a białoruscy żołnierze powrócą do swoich koszar, przekazał szef Sztabu Generalnego Białorusi Wiktor Hulewicz. Powinniśmy już być przyzwyczajeni do tego, że wszystkie rosyjsko-białoruskie manewry stają się celem dezinformacji oraz pisowskiej propagandy. Żeby przykryć własne afery i niekompetencje i odwrócić uwagę od naprawdę poważnych problemów, PiS tworzy trudności tam, gdzie ich nie ma. A więc warto zrozumieć, że formułując własne opinie, musimy opierać się przede wszystkim na dowodach i faktach.